staramy się ogarnąć. Mam nadzieję, że w miarę możliwości jest to już ogarnięte. Mówię, myślę, że ten tydzień będzie pokaże nam, czy udało się nam zagasić te ogniska, czy nie. Mianowicie w Andreksie było blisko, tam na mówimy o zakładzie produkcyjnym, nie mówimy o częściach gastronomicznych, bo tam powstało ognisko i zakład zamknięty był tylko zakład produkcyjny. Przebadano tam 88 osób, 80 osób, przepraszam, 22 wyniki były pozytywne. Zakład był zamknięty do wczoraj, przeprowadzono skuteczną dezynfekcję. Te osoby oczywiście, osoby chore, osoby z otoczenia zostały odsunięte od pracy, od funkcjonowania społeczności. Na BRW też niestety się pojawiło ognisko, które spowodowało, że na fali jednej 17 pozytywnych wyników uzyskano. Przebadano 70 osób. Zakład był zamknięty przez 2 dni. Ta hala była przeprowadzona skuteczna dezynfekcja. No i nasz nieszczęsny szpital, mówię nieszczęsny, dlatego że no, spowodowało nam troszeczkę zamieszania w naszym szpitalu. Ale na tą chwilę dobre wieści są takie, że większość oddziałów, które były potencjalnie zagrożone, na tą chwilę można powiedzieć, są funkcjonują normalnie, poza jednym oddziałem neurochirurg, który jest w tej chwili można powiedzieć wyłączony z uwagi na duże ognisko. Tam jest w tej chwili 17 osób pozytywnych, 14 pielęgniarek i 3 lekarzy. I 13 pacjentów. Także no, to jest dosyć duże ognisko i jesteśmy na etapie opracowania epidemiologicznego. Mam nadzieję, że to zostanie ognisko wygaszone. Także ja jeszcze raz na koniec apeluję do Państwa o przestrzeganie pewnych zasad, reguł. Proszę o, mówię, bo jeżeli ktoś nie chce zadbać o siebie, bo są tacy, którzy twierdzą, że jeśli nie kieruję tego do Państwa, to mówię ogólnie do społeczeństwa, bo są pewno tacy, którzy twierdzą, że te przepisy, te obostrzenia są niezgodne z konstytucją. Okej, dobrze, ale skoro nie dbam o siebie, zadbam o innych, o najbliższych. Także bardzo proszę, żeby ten apel dotarł do największej liczby osób z Państwa w tych gronach. Wtedy ja będę bardzo szczęśliwy, zadowolony. Może powiem tak, jeżeli Pan nie posiada danych takich ogólnych z Ministerstwa Zdrowia, ile osób zmarło, ile osób jest zarażonych, czy zakażonych, to ja podpowiem, bo ja wiem. Na dzień bieżący zmarło 311 osób bez chorób współistniejących. Chciałabym, żeby do mediów nie przekazywano takich wiadomości, ile jest osób zakażonych, bo to jest manipulacja. Test powinien być, że ile osób jest pozytywnych, bo osoba, która jest pozytywna, to znaczy, że jest chora, a to jest manipulacja wiadomościami. Moje pytanie jest takie. W związku z tym, że dużo osób przyjeżdża do szpitala i chciałoby się dostać na oddział, czy tam na SOR, czy chciałaby mieć udzieloną jakąś pomoc, dostaje taką kartkę do wypełnienia, że zgłasza się z objawami COVID-a. Może mi Pan odpowiedzieć na takie pytanie? Co to znaczy? Ale nie rozumiem pytania. Że osoby, które przyjeżdżają do szpitala, zgłaszają się z jakimś tam problemem, prawda, zdrowotnym, na przykład ze złamaną ręką, oparzeniem, dostają taką kartkę, dwie kartki do wypełnienia. Jedna kartka to są takie ogólne, czy mają gorączkę, kaszę, takie różne wytyczne, prawda? A druga kartka jest napisana, że zgłaszają się z objawami koronawirusa do podpisania. To jest niezgodne z prawem. To jest wymuszanie na kimś, według mnie to jest wymuszanie na kimś czegoś, czego nie ma. Moja córka ostatnio przyszła do domu i powiedziała mi, że jej kolega złamał rękę kością wystającą, pojechał do szpitala zrobić
przedstawicie ich, powiem, podłożone im dwie kartki do podpisania, bo inaczej pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala. Jak można dziecku nie udzielić pomocy, bo szpital wydaje jakiś dokument do podpisania, że zgłasza się z koronawirusem? Pan jest dyrektorem sanepidu. A sanepidu, do sanepidu też napisałam, czekam na odpowiedź. Dobrze, bardzo pani dziękuję. Ale jeszcze bym chciała... Nie, dziękuję pani, pani zaproszę o głos. Bo pani tu przyszła i przede wszystkim pani tutaj nie ma maski. Co tu pani robi? A pan ma maskę? Mam, oczywiście. To proszę ją założyć. Nie, proszę panią, co pani tu robi? Proszę państwa, proszę usiąść. Nie życzę sobie. Ale ja mam prawo być na obradach miasta, tak jak i pan. Ale proszę... Bo miasto to jesteśmy my, ludzie, a nie tylko radni. A bardzo panu przepraszam. Radni zostali wybrani w drodze wolnej. Proszę wyłączyć tej pani w drodze wolnych wyborów. W wolnej drodze wyborów. Jesteście tylko naszymi reprezentujecie tylko społeczność. Dobrze. Pani Kasztak, pani Kasztak. Niech pani posłucha. Pani przewodniczący. Niech pani posłucha, bo więcej pani głosu nie udzieli. Niech pani siada, ja zaraz pani odpowiem wspólnie z panem dyrektorem na zadane pytanie. Jakby pani słuchała, jakby pani słuchała tego, co mówi pan dyrektor, to by pani umiała odpowiedzieć na te pytania, które pani zadała. Pan dyrektor mówił, niech pani usiądzie, nie przeszkadza mi na chwilę, dobrze? Usiądzie pani? Postoję. Dobrze, niech mi pani nie przeszkadza. Że podstawową zasadą i prośbą pana dyrektora w stronę mieszkańców jest to, żeby przestrzegać zasad i procedur. Nie ma żadnego znaczenia, że dziecko miało złamaną nogę. Jeżeli przychodzi do szpitala, to szpital chce wiedzieć, czy przypadkiem to dziecko nie ma objawów koronawirusa, bo wtedy wchodzi w procedury odpowiednie, które pozwalają uniknąć zakażeń w szpitalu. To jest odpowiedź prosta. Jeżeli pan dyrektor chciałby uzupełnić to, co ja mówię, to bardzo proszę, panie dyrektorze, niech pani usiądzie. Znaczy moje może powinien będzie tylko to, że ja jako inspektor sanitarny nie zajmuję się leczeniem ludzi. To po pierwsze, dwa, każdy zakład pracy, to co odpowiadałem na pytanie pana prezydenta, ustala sobie swoje procedury. Procedurą, którą ustawił sobie szpital, jest bezpieczeństwo nie tylko pacjenta, który jest przyjmowany, ale również pacjentów, którzy są już na oddziale, bądź ewentualnie personelu. Więc skoro ustalił takie procedury, to każda osoba, która chce skorzystać z tych usług lekarza, powinien się do tych procedur stosować. Bardzo dziękuję, nie udzielam pani głosu. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Czy do panu dyrektora są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję poza salą. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, że pan znalazł chwilę czasu. I mówię poważnie, ostatni raz panią zaprosiłem na sesję. Jak pani nie wyczuwa reguł, jakie tutaj obowiązują, to po prostu niech pani spróbuje się wpisać w zasady. Jesteśmy na sesji Rady Miasta, a nie na wiecu. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, że w tym czasie znalazł pan chwilę, żeby przekazać mieszkańcom. Gdyby były jakieś pytania, na które nie byłem w stanie odpowiedzieć, to proszę przesłać mailem do nas, w bardzo szybkim czasie na te pytania odpowiedzieć.